Witamy w kolonii! Hejo z wszystkim, z tej strony Betów, witam was bardzo serdecznie ponownie w Gotiku. Jak pamiętacie, w poprzednich dwóch odcinkach wykonywałem misję w obozie Bractwa, a teraz wróciłem do starego obozu w celu oddania kilku questów, a potem się udam do starej kopalni, żeby wykonać... A nowa twarz! Tak czego chcesz? Chcę ci zaoferować pomoc. Jesteś tu nowy, a nowi zawsze pakują się w kłopoty. Możesz sobie zaoszczędzić nieprzyjemności, ofiarując mi drobny datek. Marne 10 bryłek rudy. Musisz uważać na to, co mówisz przy opcji. To prawda, 10 bryłek to są grosze. Ale kończąc moją wypowiedź, idę do starej kopalni w tym odcinku, żeby wykonać test zaufania. Dobra, więc damy mu te 10 bryłek, co mi szkodzi. Masz tu 10 bryłek, ale pomożesz mi w razie potrzeby? Jeśli tylko będę w pobliżu, możesz na mnie liczyć. Znajdziesz mnie pomiędzy targowiskiem a południową bramą. Resztę obozu obstawiają Fletcher i Bloodwyn. Okej. No to mamy teraz ochronę. Ogólnie zwykle mu nie daję tych pieniędzy. Ani Bloodwynowi, ani Fletcherowi. Zresztą Fletcherowi i tak nie można dać pieniędzy. Ale teraz chcę zrobić pewien eksperyment. Co się stanie, jeżeli dam mu te pieniądze za ochronę? Dobra, ze Skatim sobie pogadamy. Chcę dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Pomogę ci, jeśli zrobisz na mnie odpowiednio dobre wrażenie. Najlepsi wojownicy z wszystkich obozów przybywają tutaj, by stanąć w szranki na mojej arenie. Wyzwij któregoś z nich na pojedynek. Zobaczę, co potrafisz. I jeśli mi się spodoba, może szepnę słówko w twoim imieniu. No dobra, czyli musimy po prostu wygrać walkę. Tutaj mamy dwóch pretendentów do walki z Belzim. Jest to Karim i Kirgo. Z Kirgo byśmy musieli wygrać, a z Karimem wystarczy, że powalczymy. Bo Skati powie, że o, jesteśmy tacy odważni, że z Karimem powalczyliśmy. Nawet jeżeli przegramy, no to się nic nie stanie i tak nas wtedy poprze. Ale z Kirgo trzeba wygrać, więc zapiszę sobie grę. Bo nie wiem, jak trudny jest Kirgo. Panie Kirgo, jestem tu nowy. Cześć, jestem tu nowy. Naprawdę? Opowiedz mi coś o zewnętrznym świecie. Już od miesiąca nie miałem żadnych wieści z zewnątrz. Jestem Kirgo, walczę na arenie. No nie możemy mu powiedzieć o tym, co się dzieje na zewnątrz. Trudno. Czy jesteś dobry? Jesteś dobry? W walce? Nie zajmuję się tym zbyt długo, ale wygrałem już swoją pierwszą walkę. Chciałbym cię wyzwać na pojedynek na arenie. Chciałbym cię wyzwać na pojedynek na arenie. Co? Ale ja nie chcę z tobą walczyć. Może napijemy się po prostu piwa i pogadamy o zewnętrznym świecie. Dobra, daj mi piwo. Sobie pogadamy najpierw. Dobra, daj mi piwo. Proszę bardzo. Dzięki. Obawiam się, że nie mogę ci zbyt wiele powiedzieć o wydarzeniach na zewnątrz. Prawie 2 miesiące przesiedziałem w ciemnicy. Zaraz potem trafiłem tutaj. Wielka szkoda. Cóż, trudno. Całkiem nieźle się trzymasz jak na kogoś, kto przesiedział w celi 2 miesiące. I zamierzam się postarać, żeby tak zostało. To dlaczego tak ci zależy na walce z jednym z nas? Chcę zasłużyć na szacunek w obozie. To znaczy, że chcesz przekonać do siebie Skatiego, tak? To jeden z bardziej wpływowych ludzi w zewnętrznym pierścieniu. Może będzie pod wrażeniem, jeśli uda ci się mnie pokonać. Ale jeśli naprawdę chcesz go do siebie przekonać, powinieneś stawić czoła Karimowi. Tylko obawiam się, że on może być dla ciebie za dobry. Jeśli nadal chcesz ze mną walczyć, daj mi znać. Chociaż nie chciałbym ci robić krzywdy. Dobra, chcę z tobą walczyć, a z Karimem sobie powalczymy kiedy indziej. Może nawet jak dołączymy do obozu. Dobra, chcę z tobą walczyć, panie. Chcę z tobą walczyć. Jesteś gotów? Chodź za mną. No i sobie jeszcze raz zapiszę. No i zobaczymy, jak nam pójdzie. Dobra. Zaczynajmy. Niech wygra najlepszy. Okej, od razu się cofam. Nigdy więcej tego nie próbuj. Chciałem powiedzieć, że się teraz obronię, ale Belzi miał inny pomysł. Więc może walić obronę, idziemy prosto w atak. Może taka taktyka będzie lepsza.
Zaczynajmy. Niech wygra najlepszy. Nikt więcej tego nie próbuj. Tak. Cóż, co by można było o tej walce powiedzieć? Zdupczyłem. Ci najwyraźniej mam za słabo broń. Wczytałem sobie tą. Ten zapis gry. I po prostu wrócę do Kirgo, kiedy się ulepszę. Przydałoby się ulepszyć jeszcze siłę. No i może jeszcze... Nie wiem... Ale broń na pewno lepiej ulepszyć. Podejrzewałem, że będzie lepiej. No trudno, dobra. Skoro tu już jestem i tutaj jest wrzut naprzeciwko mnie, no to może sobie z nim pogadam, ponieważ chcę zrobić pewien eksperyment. Zaraz wam o nim opowiem. Hej kolego, nowy? Chyba cię jeszcze tu nie widziałem. Przyłączę się do ciebie na chwilę, jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda ci się przyjaciel? Spoko. Czemu nie? Chodźmy. Świetnie. Po drodze możemy sobie trochę porozmawiać. Powiedz, dokąd idziemy. A może to niespodzianka? Uwielbiam niespodzianki. Idziemy do starej kopalni. No, od razu chciał z nami bardziej sobie pogadać. No i właśnie te rozmowy to jest jego największy problem. On potrafi z nami zacząć konwersację w najmniej odpowiedniej chwili. Ale chcę zrobić eksperyment, ponieważ z panem Wrzodem coś się będzie działo w pewnym etapie gry. I chciałbym zobaczyć, co się stanie, jeżeli on będzie z nami, będzie chodził z Belzim do tego momentu. Dużo osób pewnie wie, co się z nim stanie, jeżeli się tak bardziej zapoznają z fabułą i z fabułą różnych postaci. Nie zwracaj na mnie uwagi. Będę się trzymał ciebie. Spokojna głowa. Dobra, fajnie. Teraz tak, do starej kopalni chyba się idzie tędy, przez ten las. W sumie mogłem wziąć mapę. Mój błąd. A dobra, jakoś sobie poradzimy. Co tutaj jest za miejsce? Mamy krycze ziele. I mamy jakąś skrzynkę, mamy krwepiców. Tak więc niczmy ich. Dobra, udało się. Trochę kiepsko mi to wyszło, ale jakoś i tak się udało. A tu mamy wilka. A właśnie, miałem jeszcze się nauczyć tych umiejętności łowieckich, więc zaraz się wrócę do pana Draxa. Najpierw się trzeba uleczyć oczywiście, żeby potem nie było przypału. Zdecydowałeś się wreszcie, dokąd chcesz iść? Mówiłem ci, do starej kopalni. Ale najpierw chcę się nauczyć umiejętności. Dobra, tutaj widzę jeszcze krwepicę, ale najpierw przejdę sobie tą rzeką. Żeby od razu mieć wyjętą broń. I tu już są trzej krwiopijcowie. Wiem, że to źle powiedziałem. No, jeden jeszcze jest minus Wrzoda. Może szukasz jakiegoś spokojnego miejsca, gdzie moglibyśmy pogadać? Nie szukam takiego miejsca. Przecież wystarczyłem wątek Wrzód. A, tak, teraz przypomniałem sobie. Szkoda, że on nie może nam pomagać w walce. I że nie możemy mu dawać lepszej broni. Albo zbroi. Dosyć ciekawie by było. Jakby na przykład Wrzód był takim kompanem, z którym można by było walczyć, by pomagał nam w rozgrywce.
No ale wtedy nie byłby prawdziwym wrzodem. No bo jako, że jest on wrzodem na tyłku, jak się on nazywa, no to powinien się zachowywać jak wrzód na tyłku. Trochę daleko był. Może chciał po prostu odsadzić kartofelki. O, już 10 minut nagrywam, a jeszcze nie dotarłem do starej kopalni. Dobra, tu mamy jeszcze czerwojadki, to sobie je zabijemy. Teraz nie ma problemu. Jeden hit i koniec z nimi. No i nie zdążyli nam ich zabić. I jeszcze gdzieś. Czy to możliwe, że chodzimy w kółko? To znaczy, nie wiem dokąd chcesz iść, ale... Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Nie zepsułeś mi ekwipunek? Dobra. Panie Drax, chcę się nauczyć umiejętności łowieckich. Naucz mnie, mistrzu. Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? Wielu rzeczy, ale głupie, wprawny łowcy w każdy... Dobra, to słyszeliśmy. Na co powinienem zwracać uwagę, zdzierając skórę z gadów? Skóry topielców i bagiennych węży są szczególnie cenne. Jeśli przetniesz skórę na bokach, powinna sama odejść od mięsa. Myślę, że od tej pory poradzisz już sobie ze skórowaniem gadów. Wrzut, co ty masz, jakieś tiki nerwowe? Pokaż mi, jak prawdę zdobyć mówiąc, pazury upolowanej zwierzyny. Prawdę mówiąc, to dziś nieproste. Trzeba tylko znać odpowiednią metodę. Wygnij pazury do przodu, nigdy do tyłu i pod żadnym pozorem nie próbuj ich wyciągać. Najlepiej pozyskiwać pazury jaszczurów. Od tej pory będziesz wiedział, które zwierzęta dostarczają dobrych pazurów. No trochę się nałożyły dialogi, ale dobra, mniejsza z tym. Jak mogę zaczynaj zdobyć skórowanie od zadu, zwierzęny. Przesuwając się stopniowo ku głowie. Spróbuj kilka razy, to nie jest takie trudne, a futra potrafią być bardzo cenne. Futra wilków i cieniostworów można wykorzystać do szycia odzieży. Badając futro zabitego zwierza, łatwo ocenisz, czy nadaje się do dalszego wykorzystania. Okej, i usuwanie kłów to jest ostatnia umiejętność. Przede wszystkim musisz uważać, żeby kły nie popękały podczas wyciągania. W tym celu wbij nóż w pobliżu środka zęba i delikatnie go podważaj. Warto zabierać kły wilków, cieniostworów i zębaczy. No i teraz będziemy pozyskiwać komponenty ze zwierząt. Ale fajnie! Dzięki, że zabrałeś mnie ze sobą. Moglibyśmy robić to częściej. Nie mam nic do roboty przez większość dnia. O nie, to źle trochę. No dobra. To będzie takie wyzwanie z wrzodem. Tak więc trzeba je wykonać. Jak już się go podjąłem. No naprawdę, jestem ciekawy, czy coś się stanie z wrzodem, czy stanie się to samo, czy może w jakiś sposób się coś innego zadzieje. Wiesz co? Już cię polubiłem. Przeżyjemy wspólnie wiele ciekawych przygód, co nie? Gdzie nocujesz? Jakbyś chciał, możesz przenocować u mnie. Nie dziękuję, mam swój domek. Z baldachimem nawet. A ty nie masz baldachimu? Tak więc twój dom jest gorszy. Dobra, tam są szczerwojadki, ale do nich pójdę później. No i teraz widzimy tylko ciemność. Jak pamiętamy, Radford nam powiedział, żebyśmy nie wchodzili do lasu. I to jest właśnie ten powód. Wilki. O kurde, to drugi był. Nie. 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 Nie zapisywałem. No to chyba będę musiał zrobić cięcie. Na to wychodzi. No dobra, robimy cięcie i widzę się z wami w tamtym samym miejscu. Okej, już jestem po cięciu, znowu się nauczyłem tych wszystkich umiejętności, jest ze mną znowu wrzód. No i teraz idziemy do starej kopalni ponownie, tylko tym razem udam się inną ścieżką, gdzie nie ma wilków. Czyli naokoło, praktycznie. Jak będą jakieś potwory, to oczywiście je ubiję. Na przykład te szczerwojadki. I tamte krotoszczury.
Myślę, że niedługo nie będę zbierał już mięsa. Może szukasz jakiegoś spokojnego miejsca, gdzie moglibyśmy pogadać? Nie, nie szukam takowego. Zresztą to już chyba mówiłeś. Nie będę w przyszłości zbierał mięsa, bo to już... Nie ma sensu, nie będzie miało sensu. Nie bierz terafisów. Nie ma jednej bezi. No, tego mięsa będziemy mieli już i tak sporo. A poza tym w przyszłości będziemy używać mikstur. Jak już mówiłem kilka razy, będziemy mieli mnóstwo bryłek rudy w przyszłości. Więc to już nawet na sprzedaż nie będzie się opłacało brać. Ajajaj. Musiał mnie drasnąć. No, sporo tych skrzydeł mam. 48 skrzydeł i 21 żądeł. Więc niszczę go sobie kolekcję. Dobra. Czy to możliwe, że chodzimy w kółko? To znaczy... Też słyszeliśmy. A mogę z tobą pogadać? Aha, możemy mu powiedzieć, żeby się zamknął. A to nic nie da, tak samo jak... Mimo tego, że powiemy, żeby spadał, to też się od nas nie odczepi. Dopiero jak go zabijemy, albo po prostu jak go zaatakujemy, to wtedy będzie nas chciał atakować i słyszę wilki. O, tu zębacze są! Nie! Zębacze to są jeszcze groźniejsze bestie niż wilki. Gdy źle poszedłem. Co my mamy tutaj? Nie, dobra. Nie ma sensu tu iść. Tu jest wilk. A gdzie wrzód? Gdzie go wcięło? Chyba się wystraszył wilków. Bo z wrzodem jest taki problem, że... Jak są trochę mocniejsze potwory, no to on ucieka przed nimi. Więc my musimy go bronić i kolejny zębacz. Kurde, źle poszedłem. Teraz coś na mnie wyskoczy, jakiś cienosfór albo coś gorszego. O, i proszę bardzo, bez draśnięcia. Tych piekielników też już nie będę brał. No i teraz jesteśmy na dobrej drodze. To jest ten tunel, w którym byliśmy i nas wilki zabiły. A tutaj mamy pana Sierwojada. Tam jeszcze więcej Sierwojadów, to już od razu się do nich udam. Hop, hop. I hop. Dobra, ile ja mam mięsa w ogóle? 51. No to jeszcze sobie zbiorę te dwa mięsa. Te dwa mięsa. I te dwa mięsa. No bezi. Widać, bezi nawet nie chce już zbierać tych mięs, bo odchodzi i praktycznie przeszkadza mi w zbieraniu tych mięs. Tak więc już nie będziemy tego zbierać, bo już po prostu nie ma sensu. To i tak nie kosztuje zbyt dużo i też nie będzie nam odnawiać aż tak dużo życia. Będziemy mieli teraz praktycznie 60 mięs, więc to nam wystarczy na długi czas. W sumie 60? Nie, chyba 80. 60 miałem teraz tych surowych. Godno drak. Cześć, dokąd się wybieracie? Zabieramy wydzielinę pełzaczy zdobytą przez naszych braci w starej kopalni do Korkaloma. Codziennie udajemy się do kopalni po nową porcję wydzieliny. Wydzieliny? Co to za wydzielina? Pozyskujemy ją z wnętrzności pełzaczy. Przy odrobinie ostrożności można wyciąć ich gruczoły jadowe. Czy możesz mnie tego nauczyć? Możesz mnie nauczyć pozyskiwać wydzielinę pełzaczy? Oczywiście. Natychmiast po zabiciu potwora wytnij jego gruczoły jadowe. Tylko pod żadnym pozorem nie wolno ci ich uszkodzić. Po co Korkalomowi ta wydzielina? Po co Korkalomowi ta wydzielina? Z tego co wiem,
przyrządza z nich napój, który zwiększa magiczne zdolności nowicjuszy. Przygotowujemy się teraz do wielkiego przyzwania, więc potrzebujemy jak najwięcej tej wydzieliny. Przy pomocy tego napoju nowicjusze przywołają śniącego. No, to fajne. Ciekawa historyjka. Ile mam umiejętności? 16. Aha, ci ten mi nie zabierało punktów umiejętności. Teraz się zastanawiam w ogóle na co wydać te pozostałe punkty. Myślę, że 10 punktów dam na pewno w siłę. A pozostałe 6... Nie, może też na siłę dam. Żeby gdzieś żyć lepszą broń. I oto jesteśmy w starej kopalni. Drake. Możesz mi powiedzieć coś o tej kopalni? Możesz mi opowiedzieć o tej kopalni? Stoimy teraz w głównym szybie. Na dół można zejść po rusztowaniach. Wszędzie dookoła kopacze wydobywają rudę. Musisz bardzo uważać na pełzacze. One też są wszędzie dookoła. Na samym dole część wydobytej rudy przeznaczona do wykorzystania tutaj jest od razu przetapiana. Okej, okay, na co powinienem uważać w kopalni? No na pewno na pełzacze. Na co powinienem jeszcze uważać w kopalni? Przede wszystkim na pełzacze. Groźne bestie. To przez nie musieliśmy zrezygnować z wydobycia w paru jaskiniach. Niestety, pożarły nam już sporą grupę kopaczy. Opowiedz mi o pełzaczach. Wiesz, zaschło mi w ustach. Przynieś mi piwo, to ci opowiem o pełzaczach. No oczywiście piwo mam. Do niczego innego mi nie będzie potrzebne, więc czemu by nie? Proszę, wypij moje zdrowie. Dzięki. A co do pełzaczy? Żyją w dużych stadach, głównie w bocznych jaskiniach. Jeszcze nigdy nie widziano ich tutaj, w głównym szybie. Gdybyś spotkał kiedyś pełzacza, wiej ile sił w nogach. Albo stań plecami do ściany. W ten sposób będziesz miał jakąś szansę. No dobra. A powiedz mi coś o tym więcej. Opowiedz mi o tym coś więcej. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, pogadaj z wężem. On zajmuje się wytopem. Albo zapytaj Jana. On tu rządzi. Odpowiada za organizację pracy w całej kopalni. Gdzie mogę znaleźć Jana? Gdzie mogę znaleźć Jana? Poszukaj go na środku głównego szybu, obok składowiska. A, jeszcze coś. Znasz Torusa, prawda? Zapomnij o nim. W kopalni rządzi tylko jedna osoba. Jest nią Jan. To nasz szef. Jak podpadniesz jemu, podpadniesz nam wszystkim. Zrozumiano? Zrozumiano, oczywiście. Możesz mnie przepuścić? Ej, byłeś miły, teraz nagle jesteś taki niemiły? W ogóle jest ciekawe, co się stanie, jeżeli Gomez tutaj przyjdzie, no to chyba raczej Gomez tutaj wtedy potem rządzi. Mogę coś od ciebie kupić? Mam tu wszystko, czego mógłbyś zapragnąć. To, czego nie mam, i tak by ci się nie przydało. Pewnie tak. No masz, co by mi się nie przydało, czyli woda, bełty na razie. No trochę mało masz tych bryłek. Ale masz miksturki, więc może sobie kupię. I strzały? Ile ja mam strzałów w ogóle? To będzie nam broni. Dobra, sprzedam ci trochę tych mieczy. Oj, za dużo. Dobra, tak damy. Weźmiemy sobie jeszcze 5 strzał. I przyjmijmy ofertę. Z tym wężem będziemy mogli sobie też pogadać, to on ma tam dużo bryłek. Więc będę mógł sobie coś tam sprzedać. To żeby nie spaść. Gdzieś tu była drabina. Albo możemy po prostu przesunąć po tym kamieniu. Wrócić mi z tą kamerą. Czy coś tutaj jeszcze jest? Tam chyba jest jakaś jaskinia. Ale najpierw sobie pójdziemy tutaj. To jest droga do Jana. Kim ty jesteś, panie? Jesteś Aaron. Czym się tutaj zajmujesz, panie Aaron? Czym się tutaj zajmujesz? Pilnuję, żeby kopacze tacy jak nasz drogi Snipes trzymali łapy z dala od mojej skrzyni. Ciekawe zajęcie. Czyli to jest zapewne ta skrzynia i Snipes
To jest pewnie ten kopacz. Jak leci? Jak leci? Mam dla ciebie pewną propozycję. Spraw, żeby Aaron odczepił się od tej skrzyni, a zapłacę ci 10 bryłek rudy. No dobra, Do zobaczenia następnym razem. A, jasne. Wtedy sprawię, żeby Aaron się odczepił. Panie Aaron, proszę się odczepić. Tak, mamy 3 opcje. Z tego co pamiętam, obydwie te opcje nie działają, więc weźmiemy sobie tą. Przysyła mnie Jan. Masz się do niego natychmiast zgłosić. A czego ode mnie chce? Ma dość twojego lenistwa. Chcę ci wręczyć nagrodę. Za przykładną pracę, no on tak pilnuje swojej skrzynki, więc nie jest za bardzo przydatny. Tak więc powiedzmy, że nie wiem. Nie wiem. Pewnie sam ci to powie. Inaczej po co by cię wzywał? Trudno. W takim razie zajrzę do niego. I w taki sposób możemy teraz go odciągnąć. Teraz pogadamy ze Snipesem znowu. Należy mi się 10 bryłek rudy. Należy mi się 10 bryłek rudy. Proszę, zasłużyłeś na nie. A, i jeszcze coś. Mam przy sobie klucz do tej skrzyni. Jak dla ciebie, 30 bryłek. No dobra, oby to było warte. Wezmę ten klucz. Trafiła ci się nie lada okazja. Zastanawiam się, co ty z tego masz. Zawsze się cieszę, kiedy mogę dać psztyczka w nos któremuś ze strażników. Zresztą, gdyby znaleźli przy mnie rzeczy z tej skrzyni, byłbym martwy. Aha, no to teraz ja będę martwy. Następnym razem. A, ja... No dobra, na pewno on nie znajdzie tego u mnie. W ogóle ciekawe, gdzie Belzi to schowa, skoro ma wszędzie te miecze. Ogólnie też ciekawe jest, gdzie Belzi schował te wszystkie miecze. No niestety tutaj nie ma wagi, jak już tam mówiłem, więc na przykład skrzynki są bezwartościowe, bezużyteczne w sumie bardziej. Coś tutaj jest? Nie ma. I tutaj będzie Jan. Ale najpierw sobie pogadajmy tutaj z tym kolesiem, Ulbert. Nie szynka, nie będę gadać z szynką. Co się znajduje w składowisku? Co się znajduje w składowisku? Nie twój interes. Założę się, że zaschło ci w ustach. Założę się, że zaschło ci w ustach od tej ciężkiej pracy. Jeszcze jak? Chętnie bym się czegoś napił. Może mógłbyś mnie czymś poczęstować, co? Dobra, masz piwo Arona. Proszę bardzo. Na zdrowie. Dzięki. Czekamy na tą animację, aż się skończy. To jak z tym składowiskiem? Jest tam coś ciekawego? Kilka skrzyń, w których przechowujemy zapasy. Niestety, gdzieś się nam zapodział klucz. Zapodział? Założę się, że to sprawka Alefa. Temu człowiekowi nie można ufać. I możemy go odciągnąć, ale zanim go odciągniemy, musimy najpierw zdobyć klucz od tego właśnie Alefa. A sobie teraz pogadajmy z Janem. Hej ty! Jeśli jeszcze raz spróbujesz wystrychnąć mnie na dudka, pogadamy inaczej! Zrozumiano? Spoko. Nie zgubiłeś przypadkiem klucza do swojej skrzyni? Rzeczy samej. Nawet nie chcę wiedzieć, skąd wiesz o jego istnieniu. Ale dam ci 20 bryłek rudy, jeśli mi go oddasz. Oczywiście sprzedam go. Twój klucz. Tak, to ten. Masz tu swoje 20 bryłek, zgodnie z umową. Ale w przyszłości radzę ci uważać. Od tej pory będę cię miał na oku. Czyli praktycznie z kluczem wyszliśmy na zero, ponieważ dostaliśmy 10 bryłek za odciągnięcie Arona. 30 bryłek zapłaciliśmy, to wtedy wychodzi minus 20 i te 20 bryłek odzyskaliśmy od Arona. Plus dostaliśmy doświadczenie i rzeczy ze skrzynki. Tak więc super. Tak, przysyła mnie Diego, mam odebrać listę. W porządku. Oto i ona. Powiedz im, żeby się pospieszyli z dostawami. No i koniec. Się trochę po okolicy. Nie sprawiaj żadnych kłopotów. Koniec odcinka, moi drodzy, bo już nagrywam 30 minut prawie. Tak więc tutaj się w tej kopalni z wami pożegnam. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to załapkujcie film. No i zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z materiałami. Tak więc do usłyszenia.